Od dłuższego czasu Polacy zadają sobie jedno pytanie: kiedy wreszcie dostaniemy dostęp do platformy Disney Plus? Choć sam Disney zapewniał, że platforma w Europie będzie dostępna już wkrótce, to nadal nie mamy żadnych konkretów. Jednak dziś dostaliśmy informację, która może nam zdradzić czas premiery serwisu w naszym kraju. Like the old man said, together. Na początku chcę zaprosić Was do naszej nowo utworzonej grupy na Facebooku, gdzie możecie rozmawiać o filmach i serialach. Mam nadzieję, że uda nam się zbudować ciekawą społeczność. Link do niej znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. Już po premierze serialu Mandalorian w internecie pojawiały się głosy, że Disney traci sporo pieniędzy przez to, że wiele państw nie ma dostępu do Disney+. Co dla nas najważniejsze, to w gronie tych państw znajduje się właśnie Polska. Dostęp do gigantycznej biblioteki starych, świetnych filmów animowanych, nowych produkcji Star Wars czy wszystkiego, co związane z Marvel Cinematic Universe, to tylko część tego, co oferuje sobą platforma. Jednak my w normalny sposób cieszyć się tym wszystkim nie możemy. Jeszcze przed wybuchem pandemii Disney w przybliżeniu podawał koniec 2021 i początek 2022 roku jako okres, w którym te państwa europejskie i w tym też Polska dostaną dostęp do platformy. Teraz, kiedy to świat się zatrzymał, można wnioskować, że ten okres zostanie przesunięty. Jak się jednak okazuje, jest inaczej i na Disney Plus poczekamy mniej niż przypuszczano wcześniej. Jak podaje Gazeta Wyborcza, serwis Disney Plus zadebiutuje w naszym kraju jeszcze w tym roku. Tak więc wygląda na to, że pandemia nie wpłynęła na przesunięcie premiery serwisu, a nawet go przyspieszyła? Oczywiście, jak podaje sama Gazeta Wyborcza, jest to nieoficjalna informacja, jednak uzyskana od samego Disneya. Jest to niezwykle dobra wiadomość, biorąc pod uwagę to, że jeszcze jakiś czas temu mówiło się o pierwszej połowie następnego roku. Do tej informacji, ponownie podkreślę, trzeba podchodzić z lekkim dystansem, jednak bardziej pewnego źródła raczej nie otrzymamy. Oczywiście nie oznacza to też, że Disney Plus może u nas pojawić się już za miesiąc czy dwa. Do końca tego roku oznaczać może i 31 grudnia, bo to nadal trwający rok. My mamy nadzieję, że serwis uruchomiony w naszym kraju zostanie jak najszybciej, ponieważ jest zbyt dużo ciekawych rzeczy na nim. A jeśli bierzemy pod uwagę, że cały czas jesteśmy świadkami debiutów kolejnych produkcji Marvel Cinematic Universe, to aż boli, że musimy szukać obejścia, aby te wszystkie filmy i seriale obejrzeć. Już za chwilę, bo w piątek premiera serialu Falcon and the Winter Soldier. Dlatego zapraszamy do subskrypcji naszego kanału, aby analizy i omówienia wszystkich odcinków nie przegapić. Biorąc pod uwagę potęgę tej platformy, można śmiało powiedzieć, że od razu wskoczy ona na szczyt, jeśli chodzi o ilość subskrypcji od polskich widzów. Ogólnie Netflix potrzebował wielu lat, aby przekroczyć magiczną barierę 100 milionów osób, a Disney Plus, pomimo bardzo małej listy dostępnych państw, zrobił to kilka dni temu, po 16 miesiącach istnienia platformy. Jeśli pojawią się kolejne informacje na temat premiery właśnie platformy Disney Plus w naszym kraju, to postaramy się Was o tym jak najszybciej poinformować. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to zostawcie komentarz Disney Plus i łapkę w górę, abym wiedział, że Wam się taki szybki news spodobał i chcecie takich więcej. Tymczasem, panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z Just Culture, dziękuję Wam bardzo za uwagę i słyszymy się już wkrótce.